Wracając do gry. Nie mam pojęcia, co powiedziałem przed chwilą, ponieważ miałem dosyć krótką przerwę i nie sprawdziłem, co miałem, co akurat przed chwilą miałem na myśli. Ale wracając, to sprawdźmy, czy coś jest tu na serwisie ciekawego. Zobaczenia. Zestawy narzędzi? Nie. Kożna śmieci to też nie, ale to chyba już sprawdzałem. Metro kolejne. Nie wiem, czy coś w metrze będzie ciekawego. Chyba raczej nie. Dobra, bocznica została już zobaczona. Następnym, nie wiem czy, kierunkiem. O, jest kolejne miejsce, które można by było zobaczyć. Warto sprawdzić sobie w Falloutie takie miejsce, bo zawsze to można znaleźć coś ciekawego. A nie tylko brnąć przez ten główny wątek. Po kolei to jak się brnie przez to samo po raz enty, to się nudzi. A za to tak można zawsze znaleźć coś nowego. Prawda? Do poziomu zostało nam niewiele. Mam nadzieję, że się wyrobię jeszcze w tym odcinku. Z pink kartonem. Mam nadzieję, że tutaj już zadanie będzie można uznać za zakończone. Zająć się kolejnym. Chciałbym już wreszcie skończyć cały podręcznik przetrwania. Aha, tutaj już byłem. No dobra. Tylko, że miejsce jest gdzieś na górze. Ktoś tam jest. Z tego co słyszałem. Pewnie jakiś robot, który do czegoś lub kogoś strzela. Mam wciąż ukryć. Aha, muchy mięsne. A to to. Szajsu. No muchy mięsne najlepiej, tak najlepiej. Działa pistolet 9 mm. Oczywiście jeśli ktoś trafi. Trafi nie krytyczne. Mucha mięsna. Oj! No i szlak. Do much mięsnych dołączył jeszcze rat skorpion. Na skorpionem wytoczmy trochę cięższą artylerię. Nie taką. Tylko karabin szturmowy. Zginął, zginął. Ruczał jadowy, to już takie mam. Nie sprzedałem je jeszcze nikomu. A powinienem. Dobra. Gdzie była ta miejscówka do obczajenia? Tutaj. Niedaleko, bo widzę, że cały czas ten znacznik się przesuwa. W miarę mojego podążania. Im bliżej jesteście, ten znacznik będzie się poruszał. Może nie tyle obficie, co szybciej. Czasami nawet drobne poruszenie wystarczy, żeby sprawdzić. To tam na górze, tylko jak to się tam dostać, kurde. Może wokół tego wzgórza i nic. A no fakt, tam jest mostek. To już byliśmy przecież. Ale wypadałoby sprawdzić, co tam jest. No jak to tak? Może tam będzie jakiś skarb? No nie no, żartuję. Skarbów raczej nie, ale... Kto wie, kto wie. Dobra, wleźliśmy na skarpę. Teraz na drugą trzeba wejść. Kurczę. Już nie raz w Falloutie tutaj w takich dziwnych miejscach utykałem. W dziwnych miejscach typu... Bo ja wiem. Półka na książki? Serio. W bibliotece w Arlington musiałem kręcić cały odcinek od nowa, bo tak wyszedł kijowo. Jaki wstyd, no, utknąć na półce z książkami. I ni w te, ni we w te. Nie wiem, jak się tam znalazłem w ogóle. Chyba dwa razy tylko mi się udało. Czy udało. Dom Agaty, o, proszę. Jakiś domek. Weź uszkodzonego krasnala. Jakaś rozgłośnia nawet. Zobaczmy, czy Agata wciąż żyje. Ojej, nie spodziewałam się gości. Dzień dobry. No. Na pewno wyglądasz na kogoś znużonego podróżą. O, gdzie moje maniery? Mam na imię Agata. Miło cię poznać. Dzień dobry. A teraz, co cię tu sprowadza? Zwiedzam okolice. W zasadzie nie ma tu nic ciekawego. Szukasz piasku, skał? Tego mamy pełno. Oczywiście możesz się rozejrzeć po okolicy. Niczego nie zabraniam, ale staram się tylko oszczędzić ci kłopotu. Mój mąż zbudował to miejsce tutaj nie bez powodu.
Świeć, panie, nad jego duszą. Przykro mi. Miło, że tak mówisz. Tak, odszedł. Po tym, jak zbudował to miejsce, spędziliśmy razem wiele lat. Postanowiliśmy odciąć się od świata zewnętrznego i polegać jedynie na wzajemnym towarzystwie. Taka delikatna starsza. Pani powinna na siebie uważać w tej okolicy. Stara? Tak. Słaba? Nie. Wciąż potrafię się postawić, jeśli muszę. Mąż nauczył mnie paru rzeczy o samoobronie. No dobrze. Poza tym przejeżdża tędy raz w tygodniu karawana. Tęskniliby za mną, gdyby mnie zabrakło. Co ty możesz mieć na wymianę? Poza schronieniem? Cóż, mogę zaproponować rozrywkę. Gram na swoich skrzypcach domowej roboty, za co ludzie płacą mi towarami. Jeśli nie na żywo, to przy użyciu starej radiostacji mojego męża. Ludzie z karawany mówią, że pomaga to utrzymać ich na duchu podczas samotnych nocy na pustkowiach. Przepraszam, przypuszczam, że skrzypiec domowej roboty nigdy nie da się nastroić. Cóż za spryt! Tak, mam z tym spory problem. Nie gra wszystkich nut prawidłowo i wciąż muszę ją nastrajać. Ale twoje męże nadaje na całe sytuacje pustkowie? Czy może jakoś pomóc? Skoro pytasz, to owszem. Mój handel zależy od moich skrzypiec. Bez nich nie mam na czym grać. Nie mogę tworzyć muzyki. Jeśli przyniesiesz mi skrzypce lepsze od tych, będę się czuła o wiele pewniej. Skrzypce? To nie jest przedmiot, który bez problemu może przetrwać taką wojnę. Tak, bardzo smutne, prawda? Smuci mnie myśl, że żadne instrumenty muzyczne nie zostaną już nigdy wykonane na starą modłę. Szkoda. No cóż, na szczęście wiem, gdzie znaleźć można być może ostatnie prawdziwe skrzypce na świecie. Jeśli dasz mi słowo, że po nie pójdziesz, powiem ci więcej. No dobra. Daję słowo, zrobię wszystko. Och, chyba od lat nie byłam taka szczęśliwa. Sporo było opcji dialogowych. Zanim odejdziesz, mam trochę informacji, które mogą ci pomóc. Przynajmniej na początek. Wszystko zaczęło się od mojej praprababki Hildy w roku 2077, kiedy spadły bomby. Masz dane z tego okresu? W pewnym sensie, owszem. Hilda wysyłała całkiem sporo listów do mojej prababki Mary, która przekazała je dalej. Cóż, te korespondencje można uznać za pewnego rodzaju dziennik. Nawet nie pamiętam, kiedy to było. To było bardzo dawno. Ten cenny instrument wiele przeszedł. W każdym razie Hilda była niezwykłą kobietą. Odebrała klasyczne wykształcenie i była niezwykle utalentowaną skrzypaczką. Ten Stradivarius był jej dumą i radością. Mogę sobie jedynie wyobrażać, jak wyszukany był to instrument. Kiedy zaczęła się wojna, Volt Tech zaprosił ją do krypty 92. Twierdzili, że przeznaczeniem tej krypty będzie zachowanie talentów muzycznych. Talent muzyczny? A po co to miałoby ich obchodzić? No przecież, no, po co Volt Techowi talent muzyczny? Volt Tech zawsze chwalił się, że krypty używane były do zachowania sztuki i takimi tam bzdurami. Tak, tak. Hilda nie mogła zrezygnować z szansy na poznanie wielu innych utalentowanych muzyków świata, więc przyjęła ich zaproszenie. A wtedy spadły bomby. Krypta została zapieczętowana, a moja rodzina nigdy już o niej nie usłyszała. No dobra. Skoda, że podwózka takie skrzypce są w takim dobrym stanie. Trzymała je w specjalnym, hermetycznym futerale. Wewnątrz panowała idealna temperatura i wilgotność powietrza dla instrumentu. Jeśli futerał wciąż działa, Stradivarius będzie w idealnym stanie. Stradivarius Hildy nazywał się Sol Stradivarius. Wszystkie miały nazwy. Chcę właśnie jego.
Gdzie znajduje się krypta 92? I tu tkwi haczyk. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Szlak. Sugeruję przejście się do głównej siedziby Vault-Tec w ruinach Waszyngtonu. To powinno być dobre miejsce na początek. Powodzenia! No dobra. Niech będzie. Muszę żyć. Uważaj tam na siebie! Ja myślałem, że to będzie po prostu takie proste zadanie. Znowu. Zdobądź Soil Stradivariusa z krypty 92. Vault-Tec. Do ruinach Waszyngtonu, tak? Tu jest. Koło to Hotel Statesman. Już mnie aż wciąż mnie... Aż wciąż mnie nie tyle, że co mdli, ale... Zdryga na myśl o tych... korytarzach zamkniętych. Nie muszę chyba przypominać... Oj, promieniowanie. O kurde. A się pakowałem. Nie muszę chyba przypominać, ile to czasu spędzi... Cóż, ile to czasu było błądzenia po tym. Ojej! Ale to dziura. Ciekawe, czy to tam akurat uderzyła bomba. Bo pół budynku znaczy się wywaliło. Raczej nie pół, a cały. Praktycznie. No. Skoro Waszyngton, supermutanty, nie? Tego nie zauważyłem. Ich. No i szlagi nie trafią. Damn you! Fuck. Fuck, fuck, fuck it! Dzień. Zdjęcie. Mało mam tych punktów zdrowia, ale za to na mnie okład teraz tankuje. O, wbiłem 10. No proszę. Jest, następny poziom. Dobrze, dobrze. Tak! 100. W końcu. Reszta w nauki ścisłe. Byłem lekką. No i w końcu mogę w coś normalnego zainwestować. Co teraz? To i teraz. Natychmiastowy awans na kolejny poziom doświadczenia? Tajemniczy nieznajomy. Szokujona? To nie. Kinezja. Dziecko nocy. To bardzo odzysku. Dobra, walimy tu i teraz. Tak! Kolejny poziom. 12. Szybko poszło, nie ma co. Dobra, walimy. Tym razem może... tajemniczego nieznajomego. To jest fajny dosyć perk, który może się przydać. No cóż. To jest jeden z moich ulubionych perków, które kiedykolwiek były w Falloutie. Uwielbiałem jego wizyty. A z czym się one wiążą? Zobaczycie pewnie. Niedługo. Dobra, zaraz się znowu napromieniuje, więc trzeba będzie lecieć w kierunku tego, co mnie, gdzie mieliśmy iść. O, automat. I trzy Nuka-Cole. Dobra, tylko o, jeszcze jeden automat. O, ale będzie kapsli. Taki lepiej zaopatrzony teraz tutaj. Takie lepsze. Siedziba Vault-Tec, mniej więcej w prawą stronę. Koło tego napromieniowanego budynku. No cóż. No, próbujemy. No właśnie. Oto nasz ów tajemniczy nieznajomy. Pojawia się znikąd i zadaje trafienie krytyczne. No cóż, ciekawy perk. Czasami nawet można go używać wtedy, kiedy nie chcemy podchodzić, a mam na przykład tak wychylić się, strzelić i schować się. Rzadko dosyć występuje tajemniczy nieznajomy.
Niestety dosyć rzadko może mam okazję go spotykać, ale cóż. Tak bywa. Dobra, siedziba. O kurde. A fuck. Dobra, wasz. Wyjść. No. Ładnie nawet teraz idą te punkty. Atakując supermutantów. Dosyć teraz nieźle. A. Niezłe mam obrażenia. Tylko chwilę. Z okazji, że jesteśmy przy World, tak sobie zrobię quick save'a.